Ja się nazywam Anna Zeidler a to mój podcast Porażka czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces i o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest aktorka, dramatopisarka, scenarzystka i Początkująca reżyserka Gabriela Muskała. Dzień dobry, Gabrysiu. Dzień dobry, Aniu. Dziękuję za zaproszenie. E, Gabrysiu, ty w jednym z wywiadów powiedziałaś, że w zawodzie aktora najważniejsze jest, żeby być, a nie grać. Jakoś mi się to e, wydało zaskakujące. Aktorów ocenia się właśnie poprzez pryzmat tego, jak grają. Mówi się, Boże, jak on fantastycznie gra. A tutaj chodzi o to, żeby być. Tak, to znaczy chodzi o to, żeby widz widział postać, a nie aktora. Ja wolę, kiedy widz mówi, że ta Felicja, czy ta Alicja, czy ta żona, w ich czworo, czy inna postać, którą gram, to jest postać, że widzi, widzi człowieka, w którego się wcielam, a nie widzi Gabrieli Muskały, która gra tę postać. To mnie najbardziej fascynuje w tym zawodzie, że możemy tak się zmieniać, że jesteśmy tak jak na co dzień jesteśmy sobą, tak na scenie czy przed, przed kamerą, jesteśmy innym człowiekiem, któremu użyczamy naszego ciała, naszego głosu i naszych emocji. I też bardzo jest mi miło, kiedy, kiedy słyszę od widzów czy od krytyków, że. Że właśnie widzieli postać, że ja y, jestem na ekranie, a nie gram. I to, to jest dla mnie największy komplement, kiedy ktoś mi tak mówi. A w którym momencie w Twoim życiu ten pomysł na to, żeby zostać aktorką, się pojawił? A, y, miałam 12 lat chyba mniej więcej, kiedy sobie wymyśliłam, że będę aktorką, mimo że u nas nie było żadnych tradycji aktorskich. I po prostu tak sobie wymyśliłam, że. Tak mi to przyszło. Nie wiem skąd, nie potrafię powiedzieć, bo nie było tak y, jak to zwykle bywa, że człowiek zobaczy jakiś film, jakiego, jakąś aktorkę, i ach, bardzo chciałabym być tak jak ona, czy jakąś, nie wiem, y, przeczyta bajkę o księżniczce i chce ubierać się w ładne sukienki i wejść na scenę, czy przed kamerę, albo żeby ją podziwiano. Ja po prostu czułam, że to jest jakieś takie moje miejsce. Które, które, I od razu miałam wielkie ambicje, żeby od razu, to jest, to jest zadziwiające, że ja od razu, zanim jeszcze zostałam aktorką, zanim jeszcze zdałam maturę, zanim jeszcze poszłam do liceum, będąc w szkole podstawowej i próbując swoich pierwszych jakichś sił w tym, w aktorstwie, już od razu chciałam próbować... Takich ról, które zupełnie do mnie nie przystawały. Czyli jak graliśmy nędzników w szkole podstawowej, to nie chciałam grać tej dziewczynki małej, skrzywdzonej, do której pasowałam idealnie, tylko. Panią tenardierową, wstrętną, niedobrą, wredną, e, złą panią, która po prostu e, miała być duża, wielka, mieć ogromny biust, dużą pupę i, i, i z, chyba nałożyłam wszystkie mamy sukienki, jakie były w domu e, i spódnice. I powkładałam sobie poduszki do... do e, nawet nie wiem, czy, jeszcze, czy już miałam stanik wtedy. W każdym razie... no. Wywalczyłam to, że w tej sztuce będę grała, którą pani od matematyki zresztą przygotowywała, że będę grała właśnie zupełnie nie po warunkach. Już od samego początku i bardzo to lubię do tej pory, jak po zagraniu Ani z Zielonego Wzgórza właściwie wszyscy mnie obsadzali w rolach dzieci, bo miałam warunki dziecka. Zawsze i zresztą do tej pory gram postaci młodsze, mniej więcej 10 lat niż jestem. I zaczynałam od roli. W wieku 23 lat od roli 12-13-latki Ani, to po jakimś czasie, kiedy zagrałam Dorodkę w Czarodzieju z OZ, znowu z warkoczykami, kiedy zagrałam uczennicę w lekcji UNESCO, znowu w warkoczykach, to postanowiłam przełamać ten schemat, bo już, już się niedobrze czułam w tej szufladce, w którą próbowano mnie włożyć. I tak powstał mój debiut dramaturgiczny sztuka Podróż do Buenos Aires, którą napisałam razem z moją siostrą o starej kobiecie, która właściwie żegna się z życiem, zapomina to całe swoje życie, które już przeżyła i umiera. Gram ten monodram do dziś i pewnie będę go grała następne 20 lat, tylko już za te 20 lat ze swoją sztuczną szczęką, a nie tą sztuczną, która, którą teraz mam i którą niepostrzeżenie wyciągam w ciemnościach z kieszeni. I wspomniałaś, że w Twojej rodzinie nie było tradycji aktorskich, ale w jednym z wywiadów y, żartowałaś, że Twoim pierwszym reżyserem był właśnie Twój tata. Tak, tak, tak. To właśnie tata powtarzał. I to nie, nie wiem, skąd on te wiedzę miał, bo przecież jest lekarzem. To tata zawsze powtarzał, żeby naturalnie, naturalnie. Pamiętam już, jak robił na przykład zdjęcia nam gdzieś szliśmy, jakieś pamiętam, zabawę w śnieżki i tata nam robił, robił zdjęcia i mówił, to teraz rzuć śnieżką, tak inscenizował te, te, te zdjęcia, mam je do tej pory. I pamiętam tą mękę, jak tata mówił, ale nie, no nie rób min naturalnie, tak jakby mnie tu nie było, tak jakby mnie zachowuj się tak, jakby mnie tu nie było. I ja sobie po latach zdałam sprawę z tego, że rzeczywiście tata pierwszy jakby osadził we mnie, podświadomie zupełnie taką potrzebę, żeby to, co ja przedstawiam dla widzów, było przede wszystkim prawdziwe, naturalne, żeby widz myślał, że podgląda prawdziwą postać, a nie aktorką, aktorkę, która coś tam gra. Był kardiologiem. Tak. Jest nadal emerytowanym kardiologiem. Tak. Wiedział jak trafiać do ludzkich serc. Tak, dokładnie, <gry> dokładnie. A jaki był w ogóle ten twój rodzinny dom w Kłocku? W Ołdrzychowicach, bo w Kłocku rodzice przeprowadzili się do Kłodzka dokładnie wtedy kiedy ja dostałam się do szkoły filmowej w Łodzi. Ja się przeprowadzałam do Łodzi, oni z Ołdrzychowic do Kłocka. Ale urodziłam się rzeczywiście w Kłodzku i mieszkałam przez 21 lat swojego życia w Ołdrzychowicach. No to był taki specyficzny dom, bo to był tak naprawdę ośrodek zdrowia. Ja mieszkałam w ośrodku zdrowia na pierwszym piętrze, na parterze był, był ośrodek zdrowia, przychodzili pacjenci. Tata w ciągu dnia był lekarzem, ordynatorem oddziału kardiologicznego w Kłodzku. Po południami przyjeżdżał i był wiejskim lekarzem, przyjmował pacjentów ze wsi Odrzychowice i także to był no, taki nietypowy, nietypowy dom, nasze pięterko i na dole to życie ludzi, którzy z różnymi problemami i często tragediami przychodzili, ale też był gabinet poradni D, czyli poradni dziecięcej, gdzie z kolei młode mamy przynosiły maluchy do do zbadania, do zaszczepienia, a dwie siostry zakonne, ponieważ u nas jest ogromny y, klasztor sióstr franciszkanek, dwie z nich pracowały jako laborantki i również mieszkały po drugiej stronie, y, na pięterku, przez ścianę y, miały swój, swoje mieszkanie również. A nie marzyło się, Tacie, że pójdziesz w jego ślady? Nie namawiał cię Oczywiście, nigdy na Oczywiście, że tak. <laughs> Oczywiście, że mnie namawiał i to bardzo. I nie mógł się pogodzić na początku z tym, y, jako no, taki. Prawdziwy, zmartwiony losem dziecka rodzic bardzo bał się, że to jest jakaś moja mrzonka, że to jest coś, co ja sobie wymyśliłam i do czego nie mam predyspozycji może i że przede wszystkim to jest taki świat, z który mnie może przemielić i wypluć, bo to no, był świat mu kompletnie nieznany i tata chciał mnie przed tym światem po prostu jakoś ochronić. Natomiast zobaczył monodram, który zrobiłam jeszcze w liceum w kłodzkim ośrodku kultury, który wygrał wszystkie możliwe festiwale amatorskie, teatrów jednego aktora. Najpierw przechodziłam eliminacje, pamiętam wojewódzkie, potem międzywojewódzkie, a potem na centralnym dostałam główną nagrodę byłam zapraszana na festiwale monodramów profesjonalnych, spotykałam aktorów znanych i zaprosiłam tatę, żeby zobaczył to przedstawienie. Zagraliśmy je w Kłodzkim Ośrodku Kultury. I tata po, wtedy do mnie podszedł i powiedział, Gabrysiu, a byłam już po pierwszym nieznanym egzaminie do szkoły teatralnej w Krakowie, powiedział Gabrysiu, to jest coś, co powinnaś robić, jesteś w tym dobra. I nawet jak ci się nie uda drugi raz, ja trzymam kciuki, nie rezygnuj, to jest zawód dla ciebie. I że absolutnie nie, nie powinnaś rezygnować, ja będę cię już od tej pory wspierał i to było bardzo wzruszające i, i piękne. I tak się stało. A kiedy za pierwszym razem się nie udało zdać tych egzaminów do szkoły teatralnej, to podcięło ci to skrzydła? Wiesz co, za pierwszym razem nie, za drugim razem, jak nie dostałam się w Krakowie, bardzo się na ten Kraków obraziłam, bo ja. Nie, ja sobie nie wyobrażałam innej szkoły, tylko krakowską szkołę, jako swój, swoje, swoje miejsce studiowania tego zawodu, który sobie wymarzyłam, ponieważ ja bardzo mocno emocjonalnie byłam związana z Krakowem na Wawelu. Na samym Wawelu mieszkał mój pradziadek. Był mistrzem pozłotniczym pozłacał wiele zabytków Krakowa, między innymi ołtarz Wita Stwosza. Zresztą wczoraj byłam w Krakowie i poszłam sobie zobaczyć ten, ten ołtarz i odnalazłam konkretne fragmenty, które mam na zdjęciach z, z pradziadkiem, który je właśnie pozłaca. I chciałam tam być, bo kochałam ten Kraków, kochałam przyjeżdżać tam do pradziadków na Wawel i pierwszy raz zostałam odrzucona, drugi raz zostałam odrzucona i po drugim razie powiedziałam koniec gniewam się na Kraków. Nie chcą mnie to trudno i poszłam na konsultację do Warszawskiej Szkoły Akademii i usłyszałam, że w ogóle żebym sobie dała z tym spokój. Że seplenie, że nudzę, że y, powinnam zdawać na jakieś może coś innego mnie interesuje, może jakiś, jakaś filologia polska, tam są też takie y, studenckie teatrzyki. A druga pani poprawiła y, tą, która tak mi proponowała, i powiedziała, ona się nawet na to nie nadaje. I pamiętam, że wyszłam wtedy z tej sali, a byłam po jakimś festiwalu na, z następnym monodramem, z którym znowu dostałam ileś tam nagród. I miałam takie schizofreniczne poczucie, że tu w szkole dowiaduję się. Jedna szkoła mnie dwa razy odrzuciła, w drugiej mówią mi, że się nie nadaje. A na tych festiwalach mówią, że przecież jestem gotową aktorką, że po co mi szkoła. Ale gdzieś tam tak bardzo mnie złamało to spotkanie z tymi paniami, profesorkami na konsultacji w Warszawie, że wyszłam, zaczęłam płakać i podszedł do mnie chłopak, który... Okazało się, że jest kolegą, którego spotykałam przez ostatnie dwa lata na różnych festiwalach amatorskich i który rok wcześniej dostał się właśnie do tej szkoły. I on mówi, cześć Gabrysia, ojej, czemu ty płaczesz? Ja mówię, nie, bo właściwie chyba, chyba to jest bez sensu, że ja marzę o tym zawodzie. On mówi, nie, 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 przestań, przestań. Mówi, byłaś na konsultacjach, tak? On mówi, ja tu przyszedłem. Na konsultacje przed egzaminami, panie powiedział, że mam nawet się nie pokazywać, że jestem tak fatalny i tak fatalnie mówię, i tak yy, yy, seplenie, że w ogóle mam się tu nie pokazywać. Przyszedłem i zdałem na drugim miejscu. Mówi, one mają yy, gdzieś tam, w, yy, nie wiem, yy, mają takie zadanie zrobić ten pierwszy odsiew, ponieważ w aktorstwie trzeba nie tylko mieć talent, ale trzeba mieć yy, jakąś niesamowitą determinację i siłę. Jest takie powiedzenie w szkole, którego studenci nie lubią, bo jest takie wyświechtane, że aktor musi mieć skórę słonia i wrażliwość motyla, ale to jest określenie w punkt. Musimy być bardzo odporni i musimy być bardzo przekonani o tym, że to jest zawód dla nas. Jeżeli nie jesteśmy o tym przekonani, to taka pani na konsultacjach nam powie, że nie nadajemy się do niczego i my jej uwierzymy. I, i, mm, a jeżeli nie uwierzymy e, i, i, i zdamy, a nadal będziemy mieli. E, po prostu będziemy mieli brak wiary w siebie, to nas ten zawód zje. A miałaś okazję jeszcze w y, późniejszym życiu zawodowym spotkać te dwie panie i zapytać no i co panie myślą o tym, co dzisiaj robią? Ja, ja miałam jak dzisiaj gram. Ja miałam dwa piękne spotkania, y, właśnie y, y, z. Z jedną panią profesor z Krakowa i z drugą panią profesor z Warszawy, która właśnie na tych konsultacjach mnie tak potraktowała, pani z Krakowa. Wspaniała aktorka, którą w ogóle uwielbiam i z którą później właśnie zagrałam po paru latach. Robiłyśmy teatr telewizji razem. Ona nie miała prawa mnie pamiętać, bo przez te lata przewinęło się kilka tysięcy, myślę, młodych osób próbujących zdać do szkoły. I pamiętam, że ona obserwowała, akurat ja grałam jakąś scenę i powiedziała: Ach, ty jesteś wspaniała, patrzę na ciebie, obserwuję cię, jesteś po prostu niesamowita. Kiedy ty szkołę kończyłaś? Ja mówię: A, że trzy lata temu czy cztery lata temu, bo tam dwa razy się nie dostałam. No, ona mówi: No, tak, no bo to w tych szkołach, w naszych szkołach po prostu nie umieją wyłapywać prawdziwych talentów, diamentów. A gdzie zdawałaś? I ja miałam taki. Moment zawahania, czy mówić, czy nie, ale ponieważ już poznałam ją jako też wspaniałą kobietę z dystansem do siebie i do świata, mówię, zdawałam do Krakowa i to pani mnie nie przyjęła. No, tak opuściła oczy i tak chwila milczenia i powiedziała: Tak, popełniamy błędy. To było pierwsze spotkanie, a drugie spotkanie z panią z, z Warszawy to było takie, że po jakimś pokazie mojego monodramu podeszła do mnie i zapytała, czy, że pogratulowała, i zapytała, czy mogłaby, ponieważ jest zachwycona tym tekstem, również czy mogłaby ten tekst ze studentami robić w szkole na zajęciach. <grym> Także to. Piękna taka klamra. Ale ja jakby nie mam absolutnie do nikogo żalu o, o te sprawy. Teraz kiedyś miałam duży żal, obraziłam się, było mi smutno, miałam jakieś, nabawiłam się jakichś kompleksów. Natomiast po latach zrozumiałam, że nigdy nie byłam w komisji egzaminacyjnej, ale jak sobie wyobrażę, że ci ludzie w jakiejś dusznej sali oglądają około 100 osób dziennie, czy więcej nawet i muszą ich ocenić, a. U każdego stres robi co innego. U jednego powoduje jakąś mobilizację i, nie wiem, eksplozję talentu, a u drugiego paraliżuje ten talent. Ja wiem, że ja w Krakowie pokazywałam może jedną dziesiątą tego, co naprawdę potrafiłam, bo tak byłam sparaliżowana strachem. I uważam, że absolutnie słusznie nie zdałam. To nie było, nie, 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 nie broń Boże, nie. Teraz wiem, że. że, że tak miało być i bardzo dobrze, że wylądowałam w łodzi, że tak się moje życie potoczyło i już zdawanie egzaminów też jest sztuką, prawda? Tak, dokładnie. I czasami ci, którzy bardzo dobrze zdają egzamin, niekoniecznie bardzo dobrze sobie radzą w zawodzie i odwrotnie. Tak. Czasami ci, którzy lepiej mają opanowane swoje nerwy, po prostu lepiej wypadną na egzaminie niż ci, którzy mają może trochę więcej talentu, ale po prostu emocje ich gdzieś tam paraliżują. Ale zaskoczyło mnie to, co powiedziałaś, że panie w komisji egzaminacyjnej zarzuciły ci, że seplenisz. Tak. Kiedykolwiek se To pleniła? mnie też Nie. Mówiłaś tak jak teraz. <laughs> tak jak teraz. To, co mi ten chłopak powiedział, ten kolega, yy, właśnie, że, że one mają takie zadanie, że wszystkim to mówią, wszystkim, którzy później zdają na pierwszym miejscu, bo właśnie... Yy, też sprawdzają, czy ktoś jest zdeterminowany i, i naprawdę przekonany o tym, bo ten zawód wymaga niesamowitego samozaparcia i niesamowitej też mądrości, żeby nie ulec różnym pokusom, które nas prowadzą na manowce często i tracimy później jakieś szanse. Tutaj trzeba nie tylko mieć talent, ale też umiejętnie prowadzić swoją drogę, wiedzieć, kiedy powiedzieć nie. Trzeba wiedzieć kiedy postawić granicę. To wymaga naprawdę y, mądrego myślenia o tym zawodzie. Jak z taką delikatnością, którą w sobie masz, udaje ci się jednak tak konsekwentnie osiągać swój cel w tym zawodzie? Nigdy tego nie jakby nie analizowałam, jak to się dzieje. Ja po prostu wiem czego chcę, a wiem czego nie chcę na pewno w tym zawodzie. A czego chcesz, a czego nie chcesz? E, chcę grać y, może mniej, ale Role, które będą mnie satysfakcjonowały i dla których będę wiedziała, że warto poświęcić moje, kawałek mojego prywatnego życia. Nie chcę grać ról, które są, nie wiem, powieleniem tego, co już było. Mhm. Nie chcę grać ról, które są nieciekawe, a może przyniosą mi popularność i pieniądze. Wybiorę dobry projekt, ciekawy artystycznie. Nawet jeżeli jest komercyjna, Ostatnio zagrałam w Skołowanych. To jest też następny jakiś krok, nie mm -hmm. wiem czy milowy, ale na pewno duży w mojej karierze. Pierwsza rola w, w, w komedii romantycznej. Wspaniał, wspaniały scenariusz, nie miałam żadnych wątpliwości. A wczoraj się dowiedziałam, że jestem nominowana do <grym> nagrody dla drugiej, drugoplanowej roli. Za, za. To się rzadko chyba zdarza, żeby aktor w komedii romantycznej był czy aktorka nominowani do nagrody, bo raczej to jest taki gatunek pomijany ale nie w stronie od komercyjnych rzeczy, absolutnie. Zagrałam w wielu i komediach, i, i serialach również, ale zawsze to musi być projekt, który mnie ciekawi. Nawet jeżeli to jest tylko wątek, który, który jest fajny, e, czy reżyser, albo reżyserka, którzy mnie intrygują z jakiegoś powodu. E, z, ale zawsze wybiorę projekt ponad pieniądze, to znaczy czy popularność. Kiedyś jeden z dziennikarzy powiedział, że na tę popularność musiałaś długo czekać, a przecież zagrałaś tyle wspaniałych ról i zawsze byłaś wybitną aktorką, a ta popularność przyszła dosyć późno i powiedziałaś, że ta popularność dla ciebie nigdy nie była celem w samym sobie, co rozumiem, ale gdzieś tam w zawodzie aktora popularność Często jest odbierana jednoznacznie z takim docenieniem przez publiczność. Mm -hmm. Czy ty tego tak nie odbierałaś? Nie. Jeżeli w jakiejś dziedzinie swojego życia czuję się najpewniej, to jest to aktorstwo. W aktorstwie czuję się najpewniej e, i w aktorstwie też, nie wiem czy mogę to tak powiedzieć, ale pewnie to będzie najtrafniejsze określenie, mam największe poczucie własnej wartości. Wiem, że to, co robię, jest dobre, a jeżeli nie jest dobre, to nie mam wstydu czy poczucia jakiegoś zagubienia, że po to jest etap prób, żeby to w pewnym momencie stało się dobre. I po to wzięłam tę rolę, żeby ją zagrać na końcu, na premierze dobrze. Zawód aktorki. Jest zawodem przewidywalnym, bo jeżeli dostaję rolę, która jest napisana, to nawet jeżeli w którymś momencie odwracam się i widzę kogoś, kto nagle wyciąga nóż i mnie chce zabić, to jako postać jestem zaskoczona, ale ja jako <gabry Gabry Gabrysia nie bo zrobiliśmy to wcześniej już sto razy, jeżeli, chodzi o, jeżeli to się odbywa w teatrze i pierwszy raz, ale zdecydowanie <śladanie> świadomie przed kamerą. Natomiast w życiu takie coś jest zaskoczeniem i ja nie lubię nieprzewidywalności, nie lubię... No, sytuacji, w których człowiek jest czymś, nie wiem, zaskoczony, nieprzyjemnie, albo musi się skonfrontować. Po prostu życie jest trudniejsze niż aktorstwo. I aktorstwo, też to zauważyłam, jest troszeczkę ucieczką dla mnie. Nie wiem, czy dlatego zostałam aktorką, na pewno nie, nie dlatego, ale może również dlatego. Może jednym z aspektów zupełnie przeze mnie nieuświadomionych było to, żeby nie musieć być gabrysią, tylko kimś innym ciągle. Ale teraz, im jestem starsza, tym coraz bardziej e, chcę poznawać właśnie siebie nie kolejną postać, tylko siebie. Dlatego tym bardziej uważnie wybieram rolę, tym bardziej uważnie czytam scenariusze. I, i, I naprawdę ostrożnie podejmuje decyzje. Za co siebie najbardziej cenisz? Co w, w Gabrysi jest yy, najciekawszego, najcenniejszego? To jest fajne, że mówisz Gabrysia. Ja też mówię o sobie Gabrysia. I coś takiego się przyjęło. Ja mam 54 lata, a zawsze jak jestem na planie czy w teatrze, to moje na przykład kosmetyki są podpisane Gabrysia. Obok jest Katarzyna, jest Małgorzata. Ja zawsze jestem Gabrysia. I każdy mnie jest Plan, jest Tadeusz, jest, nie wiem, Krzysztof i jest Gabrysia. To cię drażni? Nie, to jest, takie, to jest jakieś takie fajne zjawisko, że chyba mam coś w sobie widocznie, młodego i dziewczęcego, nie wiem, w osobowości. I mnie to nigdy nie urażało. Nie. Oczywiście czasami trzeba postawić granicę i powiedzieć, ale, ale to tylko w wypadkach, kiedy ktoś te granice przekracza, um, używając słowa Gabrysia, używając imienia zdrobniałego, ale w w jakbym mało jakby fajnym kontekście, w, nie, w kontekście tak. To wtedy, wtedy mi się to nie podoba. Natomiast na co dzień zupełnie, zupełnie nie przeszkadza mi to. I myślę, że też siebie za to lubię, że odpowiadając na twoje pytanie, właśnie lubię w sobie tę dziewczynkę, bo wydaje mi się, że my bardzo chcemy zawsze być dorośli i trzeba tę dorosłość oczywiście pielęgnować, ale, ale fajnie jest... I to w tym zawodzie moim też cenię najbardziej. Dziecko ciągle odkrywa, prawda? Dziecko ciągle patrzy na wszystko z zachwytem. E, po raz z pierwszy i z zachwytem. Dla nas to, co widzimy, że jakiś ptaszek przeleci, jakieś robaczki chodzą po kwiatku, jest czymś oczywistym. Przechodzimy dalej. I tylko dzieci oraz starzy ludzie znowu zwracają na to uwagę, bo nasze życie zatacza koło. I Pamiętam, jak obserwowała moją babcię, która stała długo przy oknie i mówię, co ty babciu tak stoisz przy tym oknie, a ona mówi, Gabrysiu, popatrz, tu taki ptaszek, on codziennie tu przylatuje i on siedzi i on się tak rozgląda. I ona opowiadała o takich zwyczajnych rzeczach i była tak zachwycona tym. Ja tak myślałam, jejku, no pamiętam, jako dziecko mogłam godzinami obserwować na łące, kłaść się i obserwować robaczki, które chodziły po... Y Potrawce, ślimaczki, które się przemieszczały, ptaki, które latały wokół mnie, ryby w rzeczce. Potem zaczynamy iść do przodu, zaczynamy pracować, zakładać rodzinę. Ten kierat domowo-zawodowy nas wciąga i po prostu pędzimy. A potem znowu się powoli wyhamowujemy, zatrzymujemy i znowu obserwujemy świat. Z zachwytem. I to i to są znowu te oczy dziecka. Ale ja staram się przez całe życie mieć w sobie to dziecko. I myślę, że ono jest we mnie bardzo mocno zakorzenione. Co cię w dzisiejszym świecie zachwyca, a co rozczarowuje? Ojej. Musiałabym się zastanowić pewnie. Co mnie zachwyca? Mnie dużo rzeczy zachwyca. To dobrze. I sztuka, i, i, i życie, i świat. Przeraża mnie. Hmm. Nie wiem myślę, że pandemia, która była, która nas zatrzymała, uświadomiła na szczęście ludziom, że ten świat zmierza w, no, w niedobrym kierunku. Że myśmy się tak zmechanizowali, że ja się urodziłam na wsi. I obserwowałam zwierzątka u mojej sąsiadki i te dzikie na łąkach, w lasach. A potem widziałam, jak, jak są traktowane zwierzęta, nie wiem, na tych fermach, drobiu czy trzody chlewnej, jak przemysłowo traktujemy zwierzęta. To mnie przeraża na przykład. Ja nie wiem od 32 lat mięsa. i po prostu przeraża mnie to, jak człowiek traktuje przyrodę i tak jakoś podcina mi skrzydła. Ale to jest jeden z aspektów. Takich zasmucających zjawisk jest bardzo dużo. Nawet internet, śmietnik, jakim jest internet, a w których często sama zauważam, że się zatapiam bezmyślnie zupełnie wieczorem. Kiedyś przerzucało się kanały w telewizorze. Mój tata, jak wracał po Całym dniu pracy przerzucał kanały w telewizorze, a były ich trzy, <noise> jak byłam dzieckiem. Teraz przerzuca się ten śmietnik internetowy i wyskakują ci filmiki, po prostu tu krokodyl odgryza komuś rękę, a tutaj dziecko uczy się chodzić. Tam jakaś burza porywa samochód i całą rodzinę z tym samochodem, a za chwileczkę, nie wiem, robaczek idzie i zjada go żaba. Boję się, czy, czy, nam, czy nam się wrażliwość nie stępia przez to, że wszystko stało się tak dostępne, że widzimy, możemy tylko kliknąć i zobaczyć najstraszniejsze rzeczy. Najstraszniejsze. I młodzi ludzie oglądają takie rzeczy. W, w internecie. Mają dostęp do jakichś. No, widziałam kiedyś, jak młodzież sobie oglądała jakieś egzekucje czy coś. Ja pamiętam, jak miałam 15 lat, był pokazany taki film Oto Ameryka. Ja przez dziurkę od klucza, bo rodzice mi nie pozwolili oglądać. Oglądałam właśnie tam jakieś takie, no straszne rzeczy o, o Ameryce, jakieś mielenie dżdżownic, jako później koktajl do picia, że takie zdrowe. I różne, dużo bardziej. Straszne rzeczy, i pamiętam, że ja później nie mogłam spać przez cały miesiąc. Nie mogłam spać, to mnie przerosło. Powiedz w takim razie, Gabrysiu, co robisz, żeby w tym dzisiejszym świecie zachować równowagę? Ja po prostu staram się widzieć na co dzień te, te dobre rzeczy, bo w tym świecie jest, myślę, bardzo dużo dobrych i pięknych rzeczy, tylko to, co my oglądamy najczęściej, tak jak jest, mówi się, że bohater negatywny jest zawsze ciekawszy niż pozytywny, prawda? No bo pozytywny jest nudny, anioł jest nudny, diabeł jest ciekawy. I tak samo jest z, tą, z tym światem, że interesuje nas i ludzi pociąga bardzo. To, co jest straszne, to, co jest okropne, obrzydliwe i, prawda, i mrożące krew w żyłach. A to, co jest piękne, nie bardzo. Ja staram się patrzeć na to, co jest piękne i zawsze tak starałam się. To widzieć, zauważać, doceniać i jakby sama to dawać ludziom. I też jak pytasz o, o to, co w sobie lubię najbardziej, nie wiem, czy to lubię, ale tak, lubię siebie za to, że myślę, że jestem dobrym człowiekiem. Przynajmniej bardzo staram się być. I zawsze o to walczę, żeby, już nie mówię o robieniu komuś krzywdy, bo to, to jest jakaś skrajna opcja, ale żeby po prostu, żeby ludzi, których spotykam, żeby się uśmiechali na mój widok. A nie odwracali. I tak jest. I to, i to. fajnie jest zobaczyć kogoś, kto, kto widzi mnie, nie wiem, na ulicy czy gdzieś i się uśmiecha i biegnie do mnie, żeby się przywitać, choć nie znamy się jakoś za dobrze, albo powie mi jakieś dobre słowo. To, jest, to, jest, to są rzeczy fajne i, i za to myślę, że powinniśmy się wszyscy doceniać. Ja staram się robić na co dzień wszystko, żeby ten świat był dobry, no, żeby go mógł przeżyć dobrze. Staram się odpoczywać, staram się zdrowo jeść, <laughs> czytać książki, oglądać dobry teatr, iść do kina albo w zobaczyć w domu jakiś dobry film. No chyba po też roz... ćwiczysz, bo widziałam cię w jednym ze spektakli i stajesz na głowie. Tak. Wydaje się, że to jest dla ciebie żaden wysiłek. Także zrobiłaś na mnie tym ogromne wrażenie. Tak, praktykuję jogę od wielu, wielu, wielu lat, dość nieregularnie, przyznam szczerze. Ale to też zasługa taty, który od małego zabierał nas na narty, na baseny. Ja pamiętam, trenowałam. Karatę przez całą prawie podstawówkę, te kłondo później. i Zawsze ten sport był w moim życiu. Potem przyszła yoga. Bardzo lubię, lubię takie właśnie lubię odpoczywać albo także leżę plackiem na plaży i czytam książkę i spaceruję sobie i rozmawiam z bliską mi osobą. I zjem dobry obiad, albo dobrą kolację, i pójdę wcześniej spać. Albo lubię pojechać z samymi kobietami w góry, wstać o wpół do szóstej, mieć praktykę jogi, potem iść w góry, 8 godzin wędrować po górach, wrócić, mieć znowu jogę, i na końcu masaż i iść spać. I jeszcze poplotkować w saunie. I, to, i taki intensywny tydzień, w którym, po którym wracam do domu, i mam 10 centymetrów mniej w talii, jest też cudowny. Także to są te skrajności, które, o których mówiłaś. Co dla Ciebie tak naprawdę jest definicją dzisiaj dobrego człowieka? Bo wiele się mówi o tym, że świat się zmienił, że zmierza w złym kierunku i zasady się u ludzi też zmieniają. Co dla Ciebie? To oznacza być dobrym człowiekiem. Nie mamy na to pewnie czasu, żeby się zagłębiać w jakieś meandry psychologiczne definicji dobrego człowieka. Myślę, że jeżeli my spotkamy się, widzimy się dziś po raz pierwszy, jeżeli spotkamy się za nie wiem, dwa miesiące, za trzy miesiące, przypadkowo gdzieś, a może nie przypadkowo i zobaczę, że się uśmiechasz, to znaczy, że mnie dobrze wspominasz, że jeżeli się komuś dobrze kojarzę, jeżeli ktoś przeżył ze mną fajne chwile, nie poczuł się przeze mnie źle, to nie zawsze jest gwarancją bycia dobrym człowiekiem. To może być oczywiście również dobrze sympatyczna osoba, która wcale nie jest dobrym człowiekiem. Pewnie to. Jakie cechy powinien mieć dobry człowiek według Ciebie? Myślę, że być empatyczny to znaczy umieć stawiać granice, bo to też dobroć nie polega na tym, że po prostu dajemy siebie bezkarnie wszystkim, bez umiaru. To nie jest zdrowe i nigdy nie będziemy, dlatego kobieta w, w, w samolocie, czy mężczyzna, opiekun, najpierw zakłada maskę sobie, a potem, <grym> potem dziecku. Myślę, że, Ale myślę, że uwaga, uważność na drugiego człowieka, uważność na inne stworzenie, uważność na świat, na to, co spotykamy, kogo spotykamy w życiu. Jak możemy tej osobie pomóc, eee. tak, żeby być ze sobą w zgodzie? Tej no osobie, czy, czy komuś. Czyli jednak dałaś mi tę definicję. Złożyłam ją w szerszą. Ale padło też słowo mężczyzna. Jak to jest żyć z artystą? Bo życie z artystą nie zawsze jest proste. Twu, twu, twu odpukać. No, w ogóle artyści. Ja się do nich zaliczam, nie są łatwymi partnerami. I to też osobna historia, którą mogłybyśmy na, osobno, na osobne spotkanie tutaj sobie przeznaczyć. Ale ja mam szczęście, że naprawdę trafiam na takich facetów, którzy mnie bardzo inspirują, a którzy przede wszystkim mają poczucie humoru. I to jest to, co ja w mężczyznach cenię najbardziej. I również myślę, jakaś uczciwość, Szczerość i y, uwaga też na mnie. Y, bo artyści czasami bywają egocentrykami. Y, a ja do tej pory miałam szczęście spotykać takich, którzy nie mieli tej niefajnej cechy. Ale jak pytasz, co nie wiem, co cenię najbardziej w, w ogóle w drugiej osobie w, czy w związku, to takie cudowne poczucie partnerstwa i y, 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 swobody, akceptacji absolutnej. I yy, yy, właśnie to, że ja się z, z tym człowiekiem mogę śmiać przede wszystkim, ale też mogę mu się wypłakać w ramię, jak trzeba, yy, i pomóc, jak, jak jemu jest ciężko. Ty no chyba to są... jesteś wspaniałą partnerką, prawda? Nie wiem, <laughs> trzeba by zapytać mojego partnera. <laughs> <laughs> ale jesteś taką osobą bardzo tolerancyjną, pełną cierpliwości. Tak, to prawda, to prawda, tak. Tak, ale. denerwujesz też... się czasem? Pewnie jak każda kobieta, myślę również w moim wieku, już nie będę tego konkretnie nazywać, bywają takie momenty, gdzie po prostu gdzieś te hormony buzujące dochodzą do głosu. Mogę powiedzieć, co ja czuję, że gdzieś emocje, które na co dzień właśnie w tej takiej misji, może to jest złe słowo, ale jednak chęci, by każdemu ze mną było fajnie i miło i dobrze, to jest też coś, z czym walczę, bo. bo tak jak sama powiedziałaś, dobroć nie tylko na tym polega, ale, ale staram się rzeczywiście też nie przeszkadzać ludziom w życiu i nie obarczać ich swoimi problemami, ale nie jest możliwe, żeby rzecz, która jest naturalna, czyli złość, żal, prawda, do świata, do kogoś, za jakąś konkretną sytuację czy za ogólnie, za życie, żeby to w pewnym momencie nie doszło do głosu. Dlatego nie wiem, bywa, że dwa miesiące jest cudownie, cudownie, i nagle przychodzi taki moment takiego tąpnięcia, gdzie pokazuje się to, te, ta, to okienko pogodowe, tak bym to nazwała, gdzie, gdzie ta, ta. Może nie burza, bo ja też panuję nad, panuję nad raczej, raczej, raczej burzy w moich emocjach nie ma, ale. Tak, ale pojawiają się jakieś emocje, takie, które na przykład nazywam je demonami, no, gdzie, gdzie dopada cię taki smutek bez żadnej konkretnej przyczyny i musisz sobie po prostu sam minąć. Myślę, że każdy to ma, tylko każdy ma w różnej częstotliwości. U mnie to na szczęście się pojawia raz na parę, parę miesięcy, czasami raz na miesiąc, ale i nie trwa długo na szczęście, i staram się wtedy gdzieś. Uciekać w kąt. Nie. Mówisz se... smutek, a ja pytam cię o złość, czy ty się potrafisz zezłościć? Czy Gabriela potrafi walnąć pięścią w stół. Cały Na czas scenie sobie tak tego i... nie wyobrażam. Nie, wiesz co, <laughs> nigdy nie walnęłam pięścią w stół, szczerze mówiąc. Jakbym miała sobie przypomnieć: nigdy nie walnęłam pięścią w stół, natomiast yy, były momenty w moim życiu, i tak to zawsze u mnie jest, że jeżeli ktoś. Naprawdę rzadko to się zdarza, ale bywa i no, ze dwa, trzy razy w życiu miałam taki, taki moment, że ktoś przekracza moją granicę w sposób jakiś permanentny i tak jakby prowokuje, bo chce coś osiągnąć albo zachowuje się nieuczciwie i dzieje się coś, a na drugi dzień słyszę, że tego w ogóle nie było, że. że, że nie wiem, czegoś nie ustaliliśmy, że w ogóle nie rozmawialiśmy o tym, że coś ma wyglądać tak inaczej, tak, a nie inaczej, na przykład w pracy. Ktoś próbuje tobą manipulować, po prostu. Ja bardzo nie lubię manipulacji, a ludzie często mają to w genotypie, że po prostu inaczej nie potrafią, tylko yy, manipulują. Może nie robią tego świadomie, ale, ale ja bardzo tego nie lubię. Bardzo nie lubię być manipulowana. I to powoduje, że w pewnym momencie. Najpierw staram się delikatnie, rozmową y, osiągnąć jakieś porozumienie, ale w pewnym momencie, kiedy pewna granica zostaje przekroczona, to we mnie gdzieś tam y, no, nie ma odwrotu i ja po prostu wtedy mówię co myślę, nie krzyczę, nie wale pięścią stół, tylko y, po prostu pojawia się we mnie jakaś taka niesamowita stanowczość, taka siła którą na co dzień chowam w klatce, ale ona po prostu w pewnych momentach gdzieś tę klatkę rozsadza. I, e, I najczęściej widzę, że ta osoba się w ogóle tego nie spodziewała, że ja nagle mówię nie, nie będzie tak jak ty mówisz, tylko będzie tak jak ja mówię, bo to ustaliliśmy i tak ma być. I nagle słyszę swój głos, który jest zupełnie inny niż, niż mam na co dzień. I to jest bardzo fajne uczucie. Tylko chciałabym je mieć bez przekraczania. Tysięcy granic we mnie, tylko na co dzień. I też nad tym pracuję, żeby po prostu móc mieć taką normalną stanowczość, która jest, nie wiem, udziałem wielu normalnych ludzi, wcale nie jakichś krzykaczy czy walących w stół pięścią, bo stanowczość i walka o siebie czy o, jakieś, o swoje zdanie, czy złość nie jest niczym złym. To my właśnie myślimy, że ktoś, kto się złości, to jest niedobre. A to nie jest prawda. Gabrysiu, gdybyś nie była aktorką, to jaki jeszcze zawód mogłabyś wykonywać? Teraz wiem, że pisać. Reżyserować również. Tak, no najpierw pojawiło się pisanie, potem reżyseria. Zrobiłam sztukę w Teatrze Ludowym w Krakowie. Wyreżyserowałam, to był mój debiut teatralny, reżyserski, a teraz. Zrobiłam film ze studentami szkoły filmowej, pełnometrażowy film fabularny jako scenarzystka i reżyserka i to jest mój debiut reżyserski filmowy. Natomiast pisanie jest czymś, co towarzyszy mi od już wielu, wielu lat, już od 22 lat, od debiutu, czyli podróży do Buenos Aires, debiutu naszego dramaturgicznego z moją siostrą Moniką Muskałą, które napisałyśmy. Pod pseudonimem Amanita Muscaria i napisałyśmy pięć sztuk. I tak jakbym miała wybrać, to nie wiem, szczerze mówiąc, ale y, tak, al, pisanie albo reżyseria. Ale poza tymi artystycznymi mm -hmm. zawodami, coś jeszcze mogłabyś w życiu robić? No lekarzem właśnie, tak jak twój, tata nie, mogłabyś nie, nie, być? Nie. Chociaż powiem ci, że kiedyś tata mi powiedział, że jak to lekarzem, przecież ja ci pomogę, będę ci opowiadał o tym zawodzie, będę cię wprowadzał tu. I ja powiedziałam, nie wążę w życiu. A potem, po latach, pomyślałam sobie, Boże, to jest tak piękny zawód. Zawód lekarza. Że to jest, to jest coś, co gdybym mogła cofnąć czas, pewnie nie zostałabym, ale bym się mocno zastanowiła. Bo to aktorstwo jest zawodem, do którego nigdy nie straciłam pasji do tej pory i mam nadzieję, że nie stracę. A jak stracę, to wtedy zostanę pisarką albo reżyserką. Natomiast inny zawód, jak mnie pytasz, nie zastanawiałam się nawet nad tym. Dokumenty chciałabym bardzo robić. Bardzo też filmy dokumentalne, ale to też jest zawód artystyczny. Taki zawód poza tym, ja bym mogła mieć po prostu gospodarstwo, ale gospodarstwo niestety wiąże się z tym, że trzeba te krówki, świnki w pewnym momencie oddać do rzeźni. To tego bym nie potrafiła. Um. Powiedziałaś teraz o tym filmie, który reżyserowałaś ze studentami łódzkiej mm -hmm. filmówki. Dużo się mówi o tym, że to młode pokolenie jest zupełnie inne niż my. Inaczej myśli, inaczej pracuje, inaczej patrzy na świat. Jak ci się z tymi młodymi ludźmi pracowało? Jak ich odbierałaś? Cudownie. Ja w ogóle uczę w szkole już od 2013 roku, więc 10 lat. Mm. 10 lat jestem pedagogiem. W tym roku zrezygnowałam, ponieważ muszę dokończyć ten film, a bardzo dużo przyszło do mnie też aktorskich propozycji, za którymi troszeczkę przez trzy lata zatęskniłam, bo te trzy lata poświęciłam całkowicie prawie na, na film, rezygnując z wielu ról i, i zatęskniłam. Więc... Wspólna praca to jest trochę inna relacja niż tak. relacja profesor-student. Tak. Dlatego chciałam cię zapytać o to, jak, jak tych młodych ludzi oceniasz? Oni są, oni, są, oni są absolutnie inspirujący, wspaniali. Myślę, że w ogóle naszym zadaniem jako profesorów jest to, żeby ich, żeby, ich nie, żeby pielęgnować to, co oni, z czym oni przychodzą do szkoły, a nie robić z nich następnych, nie wiem, Zapasiewiczów, Gajosów czy Jandy. Bo Janda jest tylko jedna, Gajos jest tylko jeden i każdy z tych studentów jest tylko jeden. I moim zdaniem, naszym zadaniem jest to, żeby, żeby oni polubili, pokochali to, co w sobie mają, bo oni są naprawdę niezwykli, są niesamowici. Pamiętam, jak mi zaproponowano, żebym pracowała w szkole, nie chciałam. Odmawiałam kilka razy. Uczenia prozy, wiersza. Dlaczego? Bo wydawało mi się, że ja kompletnie się nie nadaję na. Yy, Ty ze swoją pedagoga. cierpliwością. Nie, właśnie myślałam, że nie, że absolutnie, że ja nie będę potrafiła być pedagogiem. Okazało się, że gdzieś tam to mam organicznie w sobie yy, może przez Ja bym tą... chciała, żebyś mnie uczyła. <laughs> Z wielką przyjemnością. <śmiech> Pomyślimy <śmiech> o jakichś warsztatach. <laughs> Ale powiem ci, że naprawdę jakoś. Bałam się też tych młodych ludzi, myślałam, że to dzisiejsze pokolenie będzie w telefonach, będą się spóźniali, będą mieli jakieś priorytety pod tytułem, że co tam zajęcia ważne, ważne, że na Instagramie fotkę sobie wstawię jakąś uśmiechniętą, selfiaka, tak zwanego. Nie, to są niesamowicie wrażliwi młodzi ludzie, oczytani, e, kulturalni, dobrze wychowani, e, z pasją, z wiedzą na temat e, Świata, teatru, filmu. Yy, I bardzo są cudownymi, fajnymi ludźmi, którzy dają też niesamowicie, niesamowicie inspirują. No, to jest tam siła młodości, która ci też doprawia skrzydła. Czyli egzaminatorzy nie popełnili błędów. <laughs> nie popełnili <laughs> błędów, nie. I teraz z nimi zrobiłam to, potraktowałam to jako takie zwieńczenie przynajmniej tego etapu 10 lat pracy w szkole. I, I robię sobie przerwę. Kończę ten film i robię sobie przerwę od bycia pedagogiem. Natomiast to były cudowne lata i, i, i cudownie było poznać tych ludzi. Oni też, mam nadzieję, że ja im też coś dałam, ale oni mi dali bardzo dużo. Gabrysio, ten mój podcast jest o porażkach i sukcesach. Co ty uważasz za swoją porażkę? Hmm. Ja myślę, że to trudno mi teraz przywołać jakąś porażkę. Bo było ich bardzo dużo takich tak zwanych potknięć, po których jesteśmy, nie wiem, jeszcze bardziej mocni, yy, i zawodowo, i prywatnie. Yy, to się zdarza yy, i uciekamy przed tymi porażkami, ale tak naprawdę one nas wzmacniają tylko. Dlatego yy. właśnie ten podcast się nazywa Porażka, <laughs> czyli sukces. <laughs> Bo Dokładnie. gdyby nie było tych potknięć i tych porażek, yy, nie byłoby potem tych sukcesów. Ale tak jak mnie zapytałaś, to ja nie potrafię teraz przywołać jakiejś takiej porażki. Nie wiem, na przykład pamiętam, no ale czy to jest porażka, to nie wiem. Pamiętam, byłam w Gdyni na festiwalu z moim pierwszym filmem. Nie mogłam być na rozdaniu nagród, bo miałam przedstawienie w Łodzi. I pamiętam, że ktoś do mnie zadzwonił, że dostałam główną nagrodę. Potem zadzwonił do mnie reżyser, że poproszono go, by odebrał za mnie tę nagrodę. Potem zadzwoniła koleżanka, że słyszała w radio, jak już przecieki były, że ja dostałam tę nagrodę. Więc ja otworzyłam szampana i włączyłam telewizor, bo była po prostu relacja bezpośrednia. I, i nie ja dostałam tę nagrodę, dostał ktoś inny. A ja się tak nastawiłam, że miałam tak straszne poczucie porażki też takiego wstydu, że ja tu już po prostu szampana otwieram, bo jestem przekonana, że mam nagrodę, a ja wcale jej nie dostałam. Pamiętam, że bo teraz jak mi zapytałaś, to zaczęłam sobie przypominać, kiedy ja miałam poczucie porażki. I miałam straszne poczucie porażki, ale to mnie nauczyło jednej rzeczy, że nigdy nie wolno nasadzać się na coś. Na to, że zagram jakąś rolę, bo idę na y, zdjęcia próbne do niej i mi się ona podoba. To, że dostanę nagrodę, bo jejadę na festiwal i wszyscy pieją, jak pięknie zagrałam. Tylko po prostu, jak dostanę tę nagrodę, to się z niej ucieszę. Jak dostanę te rolę, to się z niej ucieszę. A jak nie dostanę, to mam dużo czasu, żeby zrobić co innego. I są też takie moje prywatne porażki życiowe, o których nie chciałabym na pewno mówić, bo są bardzo, bardzo osobiste. I albo były i mnie wzmocniły, albo są teraz i trwają. A ja mam poczucie, że y, są po coś i że y, będą gdzieś tam zarzewiem do czegoś nowego, co powstanie. Tak bym powiedziała najogólniej. A Nic sukces więcej. w takim razie, skoro nie chcesz mówić y, o porażkach w kontekście życia prywatnego, a co uważasz za swój największy sukces albo sukcesy? Hmm. O, wiem co, bo najłatwiej by było powiedzieć o tym zawodowym. Tych jest sporo i, i z nich się bardzo cieszę, ale nie one są tak naprawdę najważniejsze. Kiedyś przeczytałam um, takie powiedzenie, że sukces nie jest kluczem do szczęścia, to szczęście jest kluczem do sukcesu. I myślę, że ja potrafię być szczęśliwa, nawet jeżeli przeżywam jakąś porażkę, potrafię być szczęśliwa. I to jest dużym sukcesem, i dużą też umiejętnością, i takim dziwnym zjawiskiem, które mm, kiedyś odkryłam, że to nie jest tak, że jesteśmy albo nieszczęśliwi, albo szczęśliwi, że przeżywamy jakiś dramat i wtedy już tylko przeżywamy dramat. Można przeżywać dramaty i porażki, a jednocześnie w jakimś aspekcie swojego życia. Również prywatnym, na przykład, bo ten zawodowy aspekt jest często taką przykrywką i jakąś taką mm, ucieczką. Czymś zastępczą i ucieczką. Dlatego pomijam te oczywiste sukcesy związane z jakimiś nagrodami, docenieniem i tak dalej. Ale że można przeżywać coś bardzo dramatycznego, smutnego, mieć jakiś, jakąś wyrwę w sercu, a jednocześnie. Być szczęśliwym człowiekiem. Ja to postrzegam jako swój sukces, że ja mm, potrafię na co dzień się uśmiechać i być szczęśliwą, nawet wtedy, kiedy przeżywam jakiś dramat. To jest teraz twój stan? E, tak. <laughs> tak. Ale to też jest nie tylko zasługa moja, to jest też zasługa bliskich osób, e, które są ze mną i które za to kocham, że, że potrafią. Być w taki sposób, że ja się czuję przy nich szczęśliwa. A ty jesteś taką osobą, która umie mówić o swoich problemach, bo tak. sprawiasz wrażenie osoby introwertycznej. Nie, ja jestem ekstrawertyczką, ale, ale o dramatach umiem mówić z moją panią psycholog. Natomiast i, i chcę mówić, bo ona mi bardzo pomaga i jestem w jakimś procesie. Wielu reżyserów uważa, że, że aktorzy nie powinni chodzić do psychologa, bo wtedy mają. Na tyle rozbuchane emocje, i y, łatwo nimi manipulować gdzieś. Łatwo ich ustawiać, wyjmować sobie te poszczególne, potrzebne do danej sceny. Stany, y, grać nimi, a potem zostawić tego aktora czy aktorkę. Y, niech sobie radzą sami, bo ja idę do innego projektu. Y, natomiast uważam, że wiele osób uważa, że y, aktor, który przeszedł terapię, na przykład nie, y, nie jest dobrym aktorem, bo zbyt świadomie. Jest zbyt świadomy siebie. To jest nieprawda. Nie straciłam na wartości. Po terapii. Po mojej terapii, tak. I ona mi bardzo, ona mnie wzbogaciła jako aktorkę. Ja nadal potrafię używać swoich emocji, ale używam ich świadomie. Wiem skąd, znam źródła tych emocji, wiem skąd się one biorą. To mi pozwala siebie ochronić, a jednocześnie użyczać. Tych emocji postaci z pełną świadomością, że to jest warsztat, a nie że te emocje za chwileczkę mnie zjedzą. Co cię pchnęło do tego, żeby z tej terapii skorzystać? Dużo się mówi o tym, że ludzie wstydzą się prosić o pomoc i mówić o swoich problemach, tak. a y, tak bardzo mogliby sobie pomóc, gdyby mieli tak. odwagę zwrócić się do specjalisty i powiedzieć Ciężko mi. Mm -hmm, dokładnie. Tak, no bardzo namawiam wszystkich, którzy, którzy mają problemy i nie radzą sobie, bo to jest tak, że możesz e, mieć umiejętność podniesienia ciężaru 200 kilo, ale nie poradzisz sobie z traumą jakąś na przykład z dzieciństwa, bo to waży kilka ton i musi być ktoś, kto ma narzędzia, żeby ci pomóc to podnieść i wyrzucić do kosza. E, i ludzie często w ogóle tego nie rozumieją, albo uważają, że to jest coś poniżającego. Ja do psychologa to, co jestem nienormalna, albo nienormalny, prawda? No i co mi ten psycholog powie? Co mi ten psycholog powie? No, co mi powie? Niech pan się. Nie martwi. Tak, niech pan się nie martwi, niech pan będzie dobry dla żony, albo. prawda, To są te stereotypy, którymi są niestety ludzie przepełnieni i unikają. Takiego prostego spotkania z drugim człowiekiem, który ma te narzędzia, żeby nam pomóc. Ty się rozprawiasz ze swoim dzieciństwem? Też, oczywiście. Ja właśnie ty pytałaś mnie, dlaczego poszłam do, yy, do psychologa. Pierwszy raz poszłam, jak miałam 32 lata, i poszłam ze sprawą zupełnie inną, myśląc, że właśnie nad tym będziemy pracować, nad jakimś moim kłopotem, właśnie porażką życiową. I kurcze okazało się po chwili, że. Ta porażka to jest tylko wynik tego, co było kiedyś. I właściwie nie jestem w tym odosobniona, bo chyba nie ma osoby, która rzeczy, z którymi sobie nie radzi jako dorosły człowiek nie brały się z dzieciństwa. Także tutaj nie, nie, nie odkrywam Ameryki. I oczywiście tak rozpracowałam, rozpracowywałam to swoje dzieciństwo i w ogóle mam, mam w głowie książkę już od wielu, wielu lat, ale ciągle nowe projekty przychodzą, które gdzieś tam muszą być najpierw zrealizowane, tak jak ten dyplom studentów, z którymi pracowałam przez cztery lata i, i, i chcieliśmy zrobić razem ten, ten film, więc jakieś inne projekty, włącznie z właśnie opowiadaniami o moim dzieciństwie, takim świecie sielsko-anielskim, kotliny kłodzkiej, cudownym, który jednak, tak jak te mroczne budowle poniemieckie również miało mroczne różne punkty, z których oczywiście jako aktorka teraz bardzo czerpię, ale które, które no, z którymi trzeba było sobie popracować. I które jako? dźwigasz. Tak, i, i które dźwigam. Powiedziałaś takie zdanie, że potrafisz być szczęśliwa. Czy to oznacza, że jesteś szczęśliwa, czy nie jesteś? Bo słowo potrafisz... Y nie jest jednoznaczne w tym kontekście. Tak, potrafię, brzmi nawet niefajnie, znaczy tak kwadratowo dosyć, bo potrafię tak jak potrafię pływać, potrafię nie wiem, y, zrobić y, dobrą szarlotkę i potrafię być szczęśliwa. Nie, tak, jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa. Dziękuję Ci w takim razie <laughs> bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję za zaproszenie i za fajną rozmowę. I Państwu dziękujemy za y, uwagę. Zapraszam już do słuchania kolejnego odcinka.